Komitet wyborczy Małgorzaty Zych, Mytar-Nobrzeżanie chciałby pomóc ludziom mieszkającym w blokach w obniżeniu ich rachunków za prąd. Widzimy taką możliwość i chcemy pomóc. Dużo przepisów się zmieniło i fotowoltaika jest już dostępna dla członków spółdzielni mieszkaniowych. Naszym zdaniem brakuje tylko świadomości wśród tych mieszkańców i chęci organizacji tego przedsięwzięcia. W przypadku, gdyby nasi ludzie z Komitetu Wyborczego dostali się do władz samorządowych, a Małgorzata Zych zostałaby prezydentem Tarnobrzega, jesteśmy w stanie podjąć się wszelkich działań organizacyjnych i logistycznych, aby fotowoltaika była zjawiskiem powszechnym w blokach mieszkalnych. W budynkach miejskich tkwi ogromny potencjał, jeśli chodzi o produkcję czystej energii ze słońca. Zwykle są to niezacienione, wysokie bloki posiadające wolną przestrzeń na dachu, którą z powodzeniem można spożytkować na produkcję prądu za pomocą fotowoltaiki. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, prosumentem dzisiaj, czyli jednostką pożytkującą i produkującą prąd, może być nie tylko osoba fizyczna czy firma, ale również spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Dzięki temu również domy wielorodzinne mogą sięgać po czysty prąd ze słońca. Jakie korzyści daje fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych? W Polsce rośnie świadomość korzyści płynących z fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Już w kilkunastu miastach Polski działają instalacje solarne zasilające w czystą energię budynki wielorodzinne. Od 1 kwietnia 2022 roku nowelizacja ustawy o OZE wprowadziła definicję prosumenta zbiorowego. Dzięki niej mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą mieć swój udział w fotowoltaice na wspólnym dachu i w ten sposób mogą obniżać indywidualne rachunki za prąd. Jeśli lokatorzy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, którzy chcą obniżyć indywidualne rachunki za prąd, a nie mają szansy na fotowoltaikę na wspólnym dachu, mogą zainstalować panele fotowoltaiczne na balkonie lub na dachu bloku mieszkalnego we własnym zakresie. Wymaga to jednak uzyskania zgody spółdzielni mieszkaniowej. Od lipca 2024 roku opcją może też być skorzystanie z tzw. prosumenta wirtualnego. W takim przypadku również przypisuje się określony udział w instalacji PV, inaczej niż w przypadku prosumenta zbiorowego. Nie musi być ona zlokalizowana w miejscu zużywania energii. Opłaca się zatem montaż jednej dużej instalacji niż kilku mniejszych. To dodatkowo oczywiście skraca czas zwrotu inwestycji. Reasumując, głosując na Komitet Wyborczy Małgorzaty Zych oraz kandydatów na radnych, gwarantujemy podjęcie wszelkich i niezbędnych działań organizacyjnych, logistycznych, zmierzających do tego, aby członkowie spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych mogli korzystać z zielonej energii i być po prostu prosumentem. Obniżymy rachunki za prąd elektryczny mieszkańcom.